Dyżurny stanowiska komendanta powiatowego w Dzierżoniowie w dniu 21 grudnia otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na ulicy Piastowskiej. Po przyjeździe miejsca zdarzenia zastanął samochód osobowy, który uderzył w przystanek. Z osobą poszkodowana była tylko jedna osoba z samochodu osobowego. Brak osób poszkodowanych z przystanku. W działaniach brały udział 3 zastępy JRG Dzierżoniów, 1 zastęp OSP Piława Górna, zespół Policji Medycznego oraz policja. Przyczynę zdarzenia bada policja. Na czas działań ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Jak wynika z wstępnych ustaleń, kierujący Mercedesem 35-letni mężczyzna najprawdopodobniej w wyniku zaśnięcia zjechał z jezdni i uderzył w wiatę przystankową. Przyczyną mógł być też stan po spożyciu alkoholu, gdyż badanie alkomatem dało wynik 0,31 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Postępowanie w tej sprawie prowadzić będzie Dzierżoniowski Wydział Dochodzeniowo-Śledczy.